Typowy spierdoliks, level 16. Końcówka roku. Chcesz bardzo zdać zagrożenie z polskiego. Twoja nauczycielka to typowa spierdolona baba po 50, nie miała w sobie nigdy męskiego bolca. Widać, że odbiło to się na jej psychice. Jedyną jej pasją to koty. Zbliża się czerwiec. Trudno będzie z 40% frekwencji i średniej 1,40 zrobić dwuje. Wszystkie Twoje sposoby przekonania tej chorej istoty spełzają na niczym. Powoli godzisz się z faktem niezdania zjebanego polskiego w trzeciej gimbie. Próbujesz ostatni raz. Zgadza się XD, pod jednym warunkiem. Musisz przygotować grę planszową. No dole. Zgadzasz się, bo nie masz wyboru. W następnym tygodniu masz ją zaprezentować w klasie. Pracujesz w pocie czoła, aby wyrobić się na czas. Drugi tydzień czerwca. Nigdy już nie chodzi do szkoły. Tylko kilka kujonek i dwóch twoich ziomków. Nadszedł ten dzień. Przynosisz to gówno w pudełku po twoich Air Jordanach. Typowa planszówka, plus karty z pytaniami o polskich pisarzy i inne badziewia. Pani praktycznie sama gra w pojedynek na wiedzę, bo tak nazwałeś swoją wspaniałą grę. Każde pytanie z kart czyta. Ty musisz odpowiedzieć, a ona mówi czy dobrze, czy nie. Ostatnie pytanie. Ile dzieł napisał Jan Kochanowski? O oh, fakt, nie uczyłeś się tego. Największym niepojętym zbiegiem okoliczności jest fakt, że pani też nie wie. W dzieciństwie chodziłeś na kółko teatralne, więc potrafisz świetnie udawać. Podajesz randomową liczbę. Eee, to na pewno 174, proszę pani. O, to dobrze, bo widzisz jak to się złożyło, że nie wiedziałam, to teraz będę pamiętać. No okej, okay, koniec roku wyjebane XD. Głupia baba nawet nie sprawdziła tego. Koniec roku. Zdałeś na jebanym farcie. Wakacje mijają kozacko. Pewnego razu wracasz do domu i siadasz razem z rodzicami, oglądając jeden z dziesięciu. Wielki finał. Najlepsi, Januszowie i graży: <laughs> wykształceni ludzie z całej Polski zjeżdżają się, aby zawalczyć o 20 tysięcy cebulionów. Każdy się przedstawia. Nazywam się Janusz, jestem fanatykiem wędkorstwa. Ej, jestem Justyna, skończyłam studia, jestem seksuologiem. Masz już iść do pokoju, wypolerować berło, ale nagle serce ci staje. Nie możesz oddychać. Twoja pani. Jąkając się tłumaczy rodzicom kto to. Na klasowej konfie pisze, że wbijali na jedynkę. Dopiero w drugiej rundzie uspokajasz się trochę. Oglądasz jak twoja nauczycielka rozpierdala inne grażyny i Januszów. Finał. Twoja pani i ten fanatyk wędkarstwa Janusz, obaj jedno życie, czy tam szanse? Ostatnie pytanie. Pytanie do twojej nauczycielki. Ile dzieł napisał Kochanowski? Co? Ona z uśmiechem patrzy i mówi: 174. Chwila ciszy. By źle. Sznuk się odzywa. Pani Barbaro, źle. Prawidłowa odpowiedź to 360. Panie Januszu, dwadzieścia tysięcy. 000... Ty nie słuchasz. Patrzysz na oczy twojej nauczycielki utkwione w tobie. Czujesz, że na ciebie patrzy. Patrzy na ciebie, mówiąc po cichu twoje imię.